Dzień dobry Państwu, Magdalena Michalska, Rozmowa Niezależna. Moim i Państwa gościem jest dr Andrzej Kurnicki, ekspert polityki monetarnej i nauczyciel akademicki. Witam serdecznie. Mieliśmy w ostatnim czasie rekonstrukcję rządu. Jedną z ważniejszych części tej rekonstrukcji była zmiana na stanowisku ministra finansów. Zmiana o tyle dziwna, że przecież mamy za chwilkę uchwalany budżet. Jak pan ocenia nowego ministra finansów? Przypomnijmy, że to jest człowiek dosyć młody i o doświadczeniu, powiedzmy sobie, raczej bankowym niż w służbie publicznej. Znaczy bankowym to rzeczywiście porazowo dla banku, natomiast nie podejmował tam decyzji strategicznych, nie podejmował tam decyzji operacyjnych. Zatem jego doświadczenie, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, proces podejmowania decyzji, analizy ewentualnie, kiedy potrzebne są specjalne grupy robocze do podejmowania decyzji, to on w tym zespołach nie pracował. To był ekonomista, z tego co wiem, parę rzeczy tam przez niego przeczytałeś, w miarę zdolny, z dobrym wykształceniem, CV ma w miarę niezłe, natomiast jeśli chodzi o procesy podejmowania decyzji, to nigdzie nie uczestniczył w takich, gdzie rzeczywiście trzeba było trudne decyzje finansowe, inwestycyjne, kredytowe podejmować. A zatem on nie ma przygotowania finansowego i decyzyjnego. Mógłby być prawdopodobnie, dobrze by się sprawdził jako doradca w jakimś zespole doradców ekonomistów przy ministrze, natomiast awansowanie tego młodego człowieka na Ministerstwo Finansów, no trochę rodzi takie pytanie, czy rzeczywiście on mógłby sobie poradzić z tą wyjątkowo skomplikowaną, dużą instytucją, gdzie jest wiele złożonych problemów, które decydują o polityce budżetowej, o sposobie wydatkowania, a też i o deficycie, wielkości tego deficytu, wielkości zadłużenia w stosunku PKB, bo to jest oceniane przez rynek wewnętrzny, ale również i przez rynek zewnętrzny. I tutaj być może mogą być pewne problemy, jeśli chodzi o tego młodego człowieka. Mnie zastanawia także, czy nie będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju konfliktem interesów. To jest ekonomista związany z pewnym bankiem. Tak, bankiem tak, z kapitałem holenderskim, przypomnijmy. Tak, tak. Prawdopodobnie, kiedy zakończy on karierę ministerialną, raczej do banku wróci. No zobaczymy, jak z jego karierą będzie, ale no, rzeczywiście jako minister reprezentuje, byśmy to powiedzieli, środowisko finansowo-bankowe. Z jednej strony można powiedzieć, że ma doświadczenie, natomiast z drugiej strony przeważnie to wygląda tak w niektórych krajach, a w Stanach Zjednoczonych, znam osobiście Geithnera, byłego sekretarza skarbu, czyli takiego superministra, no, który pochodził raczej, bym powiedział, z polityki monetarnej. Był jednym z szefów banku centralnego, gdzie podejmował decyzje ważne, istotne z punktu widzenia finansowego. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi z banku, który w Polsce jest istotnym, ważnym bankiem komercyjnym, działa w tej grupie, których ja nazywam kartelowej, bo w Polsce istnieje kartel, to jeżeli przedstawiciel tego kartelu bankowego w Polsce, który istnieje, funkcjonuje, przychodzi jako minister finansów, można też podejrzewać, ja podejrzewam, że można podejrzewać, zakładać, że może być tu jednak konflikt interesu między tym, co on do tej pory robił i kogo reprezentował i od kogo pobierał, że tak powiem, pensje, ewentualnie bonusy, a z tym, co może robić w Ministerstwie Finansów. Ale nie musi tego być, możemy jedynie zakładać. Co zatem skłoniło premiera Donalda Tuska do właśnie takiej nominacji? Czego się możemy spodziewać po nowym ministrze? No więc właśnie tutaj zachodzi problematyka, kto go wysunął. Wskazują na to, że być może to szef doradców premiera, pan Krzysztof Bielecki, był tym, który znalazł pana Szczurka z tego ING i go tam jakoś ulokował. Myślę, że bez zaplecza politycznego taki człowiek, który wskoczy na tą dosyć ważną, istotną pozycję, to tutaj bardzo duża siła będzie jednak oddziaływania byłego premiera Bieleckiego na Ministerstwo Finansów, być może nawet politykę kadrową tego ministerstwa. Pamiętajmy, że minister finansów uczestniczy też jako przedstawiciel w niektórych spółkach Skarbu Państwa, w PKO BP, między innymi przedstawiciel zasiada, to podlega Ministerstwu Finansowym, Bank Gospodarstwa Krajowego, wyjątkowy ważny bank, jeśli chodzi o wykorzystanie środków inwestycyjnych na pewne projekty inwestycyjne. PKO BP to bank referencyjny, gdzie minister finansów też decyduje o składzie rady. To jest też składa rady, jeśli chodzi o samą giełdę papierów wartościowych i tych wszystkich spółek, które decyduje minister finansów. Mam wrażenie, że ten główny kadrowy, super premier Bielecki będzie decydował w wielu przypadkach, jeśli chodzi o politykę kadrową, a czy politykę finansową, to się okaże.
Czyli możemy zatem uważać, że znaczenie samego ministra finansów troszkę spadnie. Przypomnijmy, że nie jest on już wicepremierem. No dokładnie tak. Ja myślę, że część kandydatów odpadła z tej funkcji. Byli wymieniani inni kandydaci o znacznie bardziej rozpoznawalne, jeśli chodzi o finanse, ale prawdopodobnie nie uzyskali tutaj zgody superpremiera na to, żeby objąć obroć ministra finansów, objąć tą funkcję jako wicepremiera. Pan Szczurek prawdopodobnie zgodził się na ministra finansów bez tej pozycji wicepremiera. Szkoda, bo to jest trochę jakby inna pozycja przetargowa ważnego ministerstwa, bardzo ważnego ministerstwa, gdzie tak naprawdę decydują się wielkie rzeczy, które przekładają się na koszt kapitału, koszt kredytu. Ministerstwo Finansów, jeżeli radzi sobie dobrze z polityką fiskalną, a niestety mamy wielkie zastrzeżenia co do polityki fiskalnej, co do wydatkowania, czy czasami ograniczania niektórych inwestycji, załamania wręcz inwestycji w wyniku polityki fiskalnej, Ministerstwo Finansów odgrywa dużą i kluczową rolę i człowiek z charakterem, człowiek z zapleczem, ale też i z wiedzą, doświadczeniem w formie podejmowania decyzji ważnych, istotnych, strategicznych na to ministerstwo jak najbardziej powinien być to osoba z doświadczeniem przede wszystkim. Jak na razie minister Szczurek zapowiedział na konwencji Platformy Obywatelskiej, że trzeba wprowadzić nową ordynację podatkową, ale właściwie nie powiedział niczego konkretnego. Czego możemy się spodziewać? No właśnie. I czy będzie to sprzeczne z polityką Rostowskiego? No może to być sprzeczne z polityką do tej pory zaciskania pasa Rostowskiego i takiego manipulowania, jeśli chodzi o budżet, wielkość tego budżetu i zadłużenia. Wyraźnie mieliśmy problem, ten skok na OFE, ten skok na kasę. Przecież pamiętamy, że do tej pory członkowie Platformy, ten filar Platformy związani i z rządem, i z ministerstwami, to były osoby, które uczestniczyły między innymi w powoływaniu tych funduszy inwestycyjnych i spółek, które nimi zarządzały. Oni byli w tej właśnie grupie osób, które kreowały i przy powstawaniu tych funduszy inwestycyjnych fundusze OFE. Niestety okazało się w tej chwili, że jak zabrakło kasy w budżecie, to zrobiono skok na to. Czy będzie jakiś inny skok na nowe pieniądze, trudno jest mi powiedzieć, ale być może będzie następna jakaś polityka zaciskania pasa lub ograniczania wręcz pewnych inwestycji prorozwojowych, takich, które nasza gospodarka jest potrzebna i ten kapitał, który w wielu wypadkach może pochodzić z instytucji ważnych, istotnych, związanych z Ministerstwem Finansów, jest ważne. Sama polityka podatkowa jest wyjątkowo w Polsce restrykcyjna. Gdybyśmy porównali niektóre państwa Europy, jak na przykład Niemcy czy Stany Zjednoczone, to jeżeli porównam do Stanów i do Niemiec, to polski system fiskalny, podatkowy jest wręcz restrykcyjny, który nakłada ogromne obciążenia na firmy małe i średnie i na obywateli w znacznie większym stopniu niż to, co się dzieje w krajach zachodnich. Rekonstrukcja rządu to także zmiany w dwóch ministerstwach, z których zrobiono jedno. W ministerstwach, powiedzmy sobie, od Ministerstwa Finansów mocno zależnych. Chodzi mi o połączenie Ministerstwa Transportu i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Czy takie połączenie ma sens? Czy nie, w Ameryce coś takiego byłoby do przyjęcia? To jest jakby pożenić się wielbłąda z hipopotamem, prawda, mniej więcej w tym samym obszarze geograficznym gdzieś w Afryce, ale no zupełnie inne środowisko, że tak powiem, funkcjonowania. Otóż Ministerstwo Infrastruktury zawsze było związane z przygotowaniem pewnych projektów związanych z finansowaniem, a w tej chwili tak jakby Ministerstwo Infrastruktury funkcjonuje jak automat bankowy, który zaczął się i wysypuje pieniądze bezproduktywnie, a z drugiej strony mamy Ministerstwo Transportu, to które mamy właściwie taką zepsutą betoniarkę non-stop chodzącą, która wylewa betony na te nasze drogi i są powiązane jakimś pasem transmisyjnym, gdzie wielkość tych wylewanych betonów, przepraszam powiem, na jednego mieszkańca jest uzależniona od tego pasu transmisyjnego. Ona nijak się ma do efektywności i do tego, co jest nazywane jako proces inwestycyjny, żeby te pieniądze, które będą w tej chwili do dyspozycji w ramach pewnego podziału w Unii Europejskiej tego budżetu, były wydawane w sposób rozsądny, celowy i mierzalny. A tego nie ma. Wyraźnie jest przesunięcie akcentu z gospodarki na tak zwaną ekonomię wiedzy, trudno mierzalną, trudno identyfikalną, a tu trzeba wyraźnie oznaczyć te parametry w tych programach, żeby one funkcjonowały poprzez nowe innowacje, nowe technologie, ale również
równocześnie mierzalne. Nie ma instrumentarium, nie ma instytucji, te, które powinny być między innymi kogo? Ano powoływane przez ministra finansów, żeby te środki, które są z Unii Europejskiej, w jaki najlepszy, efektywny, długoterminowy system wydatkować, zainwestować przede wszystkim. Natomiast Ministerstwo Transportu no, zajmuje się drogami. Tu też trzeba pilnować, żeby te środki były efektywnie wykorzystywane. Tam są inne zadania, inne cele, inni ludzie, inne doświadczenie, inne priorytety. To jest zupełnie pomieszanie, tak jakby kontrola skarbowa była powiązana z jakimś procesem inwestycyjnym. Zachodzi konflikt interesów i uważam, że oba ministerstwa połączone były wyjątkowym błędem z punktu widzenia systemu funkcjonowania nawet rządu i tych obydwu ministerstw. Ministerstwo Transportu, czyli dawne Ministerstwo Infrastruktury, to przede wszystkim ministerstwo obciążone, nie bójmy się tego słowa, potężnym bajzlem po Euro 2012. No dokładnie tak. Tych wszystkich afer z autostradami. Tak. Wróble na dachu KPRM-u ćwierkają obecnie, że minister Bieńkowska, która do tej pory cieszyła się dosyć dobrym PR-em, no bo wiadomo, wyciągała dla nas te pieniądze z Unii, ten rozwój regionalny, tak, mogła się pochwalić jakimiś sukcesami, ma niejako zalutować wizerunkowo problemy w Ministerstwie Transportu. Myśli pan, że jej się to uda? Nie jestem ekspertem od wizerunku, ale mam wrażenie, że no jest to trochę propagandowe. Tam są ogromne środki, które mogą być kierowane w tego rodzaju projekty, gdzie jest te zaplecze, bym powiedział, trochę polityczno-towarzyskie, biznesowe, powiązane z określoną partią polityczną, która w tej chwili sprawuje rząd. No wiemy z jaką. I te środki mogą być wykorzystywane właśnie dla podtrzymania tych grup interesów związanych między innymi ze środkami, które będą płynęły. Ja już w tej chwili widzę, bo zapoznałem się z oboma programami dotyczących ochrony środowiska i tak zwanego inteligentnego rozwoju. PO, inteligentny rozwój. Nigdy mi się to nie kojarzyło razem, wręcz przeciwnie. Natomiast mamy wyraźnie tutaj konflikt interesu i mam wrażenie, że te pieniądze, które będą wykorzystywane, niestety nie pójdą na te cele, które powinny być spożytkowane długofalowego, okresowego inwestowania po to, żeby podnieść jakość i konkurencyjność naszej gospodarki, ale wiele z tych projektów po prostu pójdzie na zwyczajną propagandę, na jakieś ogłoszenia w prasie, w telewizji po to tylko, żeby te pieniądze gdzieś, jak to pani minister mówi, wydatkować, wydać. Natomiast chodzi o to, żeby zainwestować. Nawet w tym kontekście słownym, a słowno to znaczy jakieś decyzje, jakieś programy istnieją. Tam potężny jest bajzel. Jeżeli ktoś dobrze przeczyta, ja przeczytałem obydwa programy, tam jest ponad 300 stron, dokładnie to naprawdę nie mieści się to nawet na poziomie licencjatu, a już nie mówiąc o jakiejś magisterskiej pracy dobrze analitycznej przygotowanej. Tam widać bajzel intelektualny, organizacyjny i braku decyzji, kompetencji rozliczania urzędników w jednym i w drugim ministerstwie. Jeżeli się teraz te dwa bajzle złączy razem, to może powstać tylko bałagan, niekompetencja i wzrost korupcji. Wróćmy jeszcze na chwilę do ministra Szczurka. Czy myśli pan, że on będzie spolegliwy wobec minister Bieńkowskiej? Wiemy, że z ministrem Rostowskim bywało różnie. Jeśli chodzi o na przykład wkłady własne, tak, no to stawał minister Bieńkowskiej okoniem. No tutaj myślę, że minister Szczurek takiej pozycji nie będzie miał zbyt mocnej, żeby dyktować tej super minister i nowemu wicepremierowi warunków. No to jest jednak układ trochę podrzędności, czyli minister tak jakby tego resortu z racji tego, że ma te do rozdysponowania, i wydania, nie inwestowania, bo oni mówią o wydawaniu tych pieniędzy, to prawdopodobnie tutaj minister będzie starał się podporządkować interesom i wyda być może takie rozporządzenia i decyzje dotyczące narzędzi używania w sensie absorpcji środków, które będą ukierunkowane na wydatkowanie, a nie na inwestowanie. A zatem tak jakby minister może wydać w drodze rozporządzenia różnego rodzaju oprzyrządowanie w formie narzędzi decyzyjnych, które ułatwią absorpcję tych środków, ale niekoniecznie one muszą być wydane w sposób racjonalny, efektywny i mało tego, mierzalny. Ja nigdzie nie znalazłem, w jaki sposób zmierzyć wydatkowanie tych środków w niektórych programach. No bo jeżeli nagle się okaże, że Polska jest pierwsza, jeśli chodzi o wylewanie betonu na głowę jednego mieszkańca, to być może będzie to sukces dla betoniarii, dla właścicieli betonów. Natomiast wcale się to nie przełoży na jakość i długość dróg. I tutaj ten konflikt interesów wyraźnie. Natomiast minister prawdopodobnie będzie pasem transmisyjnym do przygotowania narzędzi do szybszego wydatkowania pieniędzy, a nie ich inwestowania. No cóż, ja mam nadzieję, że minister Bieńkowska ani mi, ani państwu betonu na głowę nie wyleje, bo to nic przyjemnego. No. Moim i państwa gościem był dr Andrzej Kurnicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.